Eurowizja zbliża się wielkimi krokami. Czy będziesz bacznie obserwować, co się dzieje na scenie w maju? Będę na pewno. Nie jest mi obce. Nie jest mi obca Eurowizja. Trzymam kciuki za naszą reprezentantkę. Tak naprawdę szczerze trzymam za nią kciuki. Ja to każdemu powtarzam, że to, jaki hejt się wylał na nią, to szacun, jeżeli ona naprawdę uniesie to i na scenie w Liverpoolu da z siebie naprawdę 100%, zaśpiewa to super i jeszcze przy tym wszystkim zrobi fajne show, bo dużo pracy przed nią, a już mało czasu, a ja sama się mierzyłam kiedyś z hejtem i ja wiem, że to nie jest łatwe, żeby to przezwyciężyć, gdzieś tam sobie pokładać to w głowie i po prostu walczyć z tym i umieć walczyć z tym, bo to są lata doświadczeń. No Blankę nie wiem w sumie, nie znam jakby większej jej twórczości, nie wiem ile jest na rynku muzycznym, ale mam nadzieję, że da radę, jakby gdzieś to tam z tyłu za sobą zostawić. Maju, ty również brałaś udział w naszych polskich preselekcjach w tym roku. Czy masz takie poczucie niedosytu albo rozczarowania, że to nie tobie udało się przejść dalej i nas reprezentować? Nie, broń Boże, nie mam żadnego niedosytu. Ja ze sceny zeszłam dumna z siebie, zadowolona. Nie powiem, że czułam się wygrana, ale zależało mi na tym, żeby zejść ze sceny po występie i powiedzieć sobie, dałaś czadu, było super, zaśpiewałaś czysto, bo jednak stres robi swoje. I jakby cały team, cała moja rodzina była zadowolona ze mnie i dla mnie to jest jakby wygrana. Wyniki były jakie były, nie mnie to oceniać. A czy jak dzisiaj patrzysz na to z perspektywy czasu i widzisz, ile hejtu się wylało właśnie na Blankę, to sobie myślisz, może jednak dobrze, że to nie ja jestem tą reprezentantką? Nie, jakby nie patrzę na to pod tym kątem. Hejt będzie zawsze, ale hejt też wzmacnia nas, przynajmniej mnie wzmocnił. I on będzie zawsze, to nigdy się nie skończy, więc jakby wchodząc w ogóle w ten świat show biznesu, musi człowiek się liczyć z tym, że będzie dostawał miłe słowa, ale i te złe. Czyli nie zraziło ciebie to do brania udziału w kolejnych na przykład preselekcjach? Znaczy ja sobie gdzieś tam z tyłu głowy powiedziałam do 3 razy sztuka, więc już może, ale z drugiej strony pomyślałam, no jeżeli stworzymy jakiś super utwór, który no musi iść na Eurowizję, to czemu nie no? Preselekcje do Eurowizji są dla wszystkich, więc... Ciocia tutaj. To jest kolejna przyjaciółka Agnieszki Mrozińskiej. Jak ty pięknie wyglądasz. No. Czyli możliwe, że wkrótce wystartujesz ponownie do Eurowizji. Zobaczymy. Na razie skupiam się na sobie, na swoich utworach i na rozwijaniu siebie. A jeszcze się ciebie podpytam o te nasze polskie preselekcje, bo tam pojawił się taki motyw, że Blanka mogła wygrać dzięki temu, że miała pewne znajomości w jury, bo Agustin Egurola, który zasiadał w jury, jego tancerze z grupy Volt towarzyszyły Blance podczas występu. No i się pojawiły głosy, że on mógł być właśnie niesprawiedliwy podczas oceny was wszystkich. Więc co byś ty na to odpowiedziała? Nie, mi się wydaje, że to wiesz, ktoś puścił famę i poszło. Moim zdaniem to nie miało żadnego znaczenia. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam o tym, naprawdę. Ja utwór Blanki znałam jeszcze przed preselekcjami i teraz jakbym miała zaśpiewać utwór, to od początku do końca zaśpiewam. I mogę się założyć, że ci, co najwięcej szczekają na Blankę, znają utwór na pamięć. Bo to jest taki utwór, więc... A ten hejt, który się kręci wokół niej, jeszcze większą jej robi promocję utworu, więc sorry. Maju, to ja cię mam ochotę teraz tak sprawdzić, chociaż na mały fragment, żebyś zaśpiewała solo Blanki. Baby, it's kind of crazy. What do you, baby? We do a lost my senses, baby. It's not a crazy. Woo! Ha, hello, ha, ja pewnie po angielsku dobrze teraz nie zaśpiewałam tych słów, ale
ale znam cały utwór. Czyli możesz na spokojnie jechać jako dublerka Blanki. Blanka, jak coś, to call me.